Cześć, witajcie w trzecim odcinku serii Posłuchaj o anarchizmie. W poprzednim odcinku wspomniałem o różnych możliwych sposobach organizacji własności i rynku po obaleniu władzy i kapitalizmu. Wymieniłem tylko kilka podstawowych koncepcji i nie wchodziłem za bardzo w szczegóły, gdyż jest to temat na osobny filmik. Rzecz w tym, że anarchizm nie jest jednolitą ideologią. Dzięki swojej wolnościowej, antyautorytarnej naturze pozwala on na istnienie wielu różnych szkół, które choć mają często bardzo odmienne założenia, mogą ze sobą współgrać i razem dążyć do wyzwolenia ludzkości. Często też anarchiści swoimi poglądami wpisują się w kilka różnych nurtów myśli wolnościowej, które swobodnie się ze sobą przenikają. W tym odcinku zajmę się anarchizmem w różnych jego smakach i przedstawię kilka związanych z tymi odmianami postaci. Nie jest to oczywiście wyczerpujący opis wszystkich szkół, bo inaczej ten filmik trwałby całe godziny, lecz krótkie streszczenie dla tych, którzy dopiero odkrywają ideologię wolnościową. Pamiętajcie też, że zaproponowany przeze mnie podział nie jest definitywny i w miarę pojawienia się nowych doktryn będzie on się zmieniał. Jest też prawdopodobne, że część z Was nie zgodzi się z nim, więc z chęcią poczytam też Wasze opinie na ten temat w komentarzach. A zatem rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie o szkołach anarchizmu. Mutualizm to najstarsza szkoła anarchizmu, stworzona przez Pierre-Joseph'a Proudhon, pierwszego myśliciela, który określał się jako anarchista. Zakłada ona samoorganizację pracowniczą i własność opartą na użytkowaniu. Jednak utrzymuje ona, że istotne jest pozostawienie koncepcji wolnego rynku, jak i pieniędzy oraz płac. Oznacza to stworzenie federacyjnego systemu samozatrudnionych pracowników i kooperatyw, które wymieniałyby się produktami oraz pieniędzmi na wolnym rynku przy zachowaniu mechanizmów konkurencji. Wbrew pozorom, mimo zachowania wolnego rynku, mutualizm nie jest formą kapitalizmu, gdyż zakłada wyeliminowanie prywatnej własności środków produkcji i oddanie jej w ręce pracowników. Anarchokolektywizm, spopularyzowany przez Michaiła Bakunina, jest bardzo zbliżony do mutualizmu, jednak kładzie większy nacisk na kolektywy pracownicze i ich rolę w przeprowadzaniu anarchistycznej rewolucji. Według Bakunina najważniejsze było zorganizowanie robotników tak, by przejęli środki produkcji i zarządzali nimi kolektywnie. Anarchokolektywizm jest mniej przyjazny idei konkurencji rynkowej, stawiając na solidarność międzypracowniczą i silną federacyjność kolektywów. Nie neguje jednak istnienia pieniędzy, którymi kolektywy nagradzałyby pracowników proporcjonalnie do trudu wykonanej przez nich pracy. Anarchokomunizm, którego ojcem był Piotr Kropotkin, idzie o krok dalej w kwestii własności. W społeczeństwie anarchokomunistycznym wszystkie środki produkcji byłyby wspólne, czyli nie należałoby jedynie do kolektywów je obsługujących, lecz do wszystkich. Oznacza to, że każdy miałby prawo do ich produktów i usług wedle zasady od każdego wedle jego możliwości, każdemu wedle jego potrzeb. To oznacza całkowitą rezygnację z rynku i konkurencji rynkowej na rzecz solidarności międzyludzkiej i wspólnego decydowania o potrzebach i produkcji na zasadzie demokracji uczestniczącej. Anarchosyndykalizm to szkoła wywodząca się z anarchokolektywizmu. Zakłada ona organizację pracowników poprzez rewolucyjne związki zawodowe, które za pomocą strajków generalnych doprowadzą do obalenia państwa i kapitalizmu. Następnie te związki zawodowe miałyby stworzyć federację pracowników, która wspólnie podejmowałaby decyzje. Anarchosyndykalizm kładzie nacisk przede wszystkim na walkę klas oraz samoorganizację pracowniczą. Głównymi postaciami tego ruchu są Rudolf Rocker, Errico Malatesta i Noam Chomsky. W Polsce anarchosyndykalizm cieszy się dużą popularnością dzięki dwóm związkom zawodowym – Związku Syndykalistów Polski i Inicjatywie Pracowniczej. Innymi znanymi organizacjami anarchosyndykalistycznymi jest hiszpańskie CNT, które było główną siłą rewolucji hiszpańskiej z 1936 roku, oraz amerykańskie IWW. Anarchizm indywidualistyczny to nie jednolita szkoła anarchizmu, lecz raczej kierunek, którym podąża kilka mniejszych szkół. Kładzie on przede wszystkim nacisk na wolność jednostki, która nie może być ograniczana przez jakiekolwiek kwestie ideologiczne, moralne czy wynikające z tradycji. Anarchizm egoistyczny to szkoła, której ideologiem był Max Stirner. Uważał on, że państwo, prawo i moralność są jedynie iluzjami, których człowiek musi się wyrzec, aby osiągnąć pełnię wolności. Postulował on tworzenie unii egoistów, które zrzeszałyby się tylko wtedy, gdy egoiści pragnęliby osiągnąć jakiś wspólny cel. Miał bardzo oryginalne podejście do problemu własności. Za jedyną formę własności uznawał taką, którą egoista byłby zdolny sam posiąść i obronić. Mawiał zatem, własność to co moje. Dawnym, wymarłym już odłamem anarchizmu jest ilegalizm, który swoje korzenie miał w stirnerowskim anarchoegoizmie. Ilegaliści byli przede wszystkim kryminalistami, którzy nie uznawali nad sobą żadnej władzy ani hierarchii. Sławili się zabójstwami, napadami na banki oraz zamachami terrorystycznymi.
To z ich działań wziął się fałszywy stereotyp bezideowego anarchisty-terrorysty, który pragnie jedynie destrukcji i chaosu. Ruch ten szczególnie dał sobie znać we Francji, gdzie na początku XX wieku działała tzw. Banda Bonota, znana jako pierwszy gang używający automobili oraz broni maszynowej. W Polsce najsłynniejszymi illegalistami można nazwać grupę rewolucjonistów-mścicieli, którzy przed I wojną światową organizowali akcje terrorystyczne wymierzone w carską administrację i kapitalistów. Z ilegalizmu wywodzi się współczesny insurekcjonizm. Idea, że jedynym sposobem na rewolucję jest masowe zbrojne powstanie przeciwko władzy i kapitałowi. Insurekcjonizm uznaje za słuszną metodę popularyzacji anarchizmu jedynie tzw. propagandę czynu, czyli akcje bezpośrednie. Sprzeciwia się organizacji anarchistów w federacje, preferując tworzenie drobnych grup roboczych, dużo skuteczniejszych w działaniach bezpośrednich. Insurekcjonizm uznaje terroryzm i ewentualny rozlew krwi za moralnie uzasadnione, jeżeli są one wymierzone w instytucje przymusu państwowego. Pierwszym ideologiem insurekcjonizmu był Alfredo M. Bonanno. Kierunek ten jest obecnie szczególnie popularny w Grecji. Ekoanarchizm to znów bardziej kierunek, w którym podąża kilka ruchów anarchistycznych niż jednolita idea. Ekoanarchiści uważają, że jedynym sposobem na uratowanie środowiska jest obalenie państwa i kapitalizmu. Wszystkie nurty anarchizmu mają tendencje ekologiczne, jednak w tym wypadku ochrona natury jest głównym celem obalenia systemu. W Polsce jednym z głównych reprezentantów tego ruchu jest kolektyw Reclaim the Fields Polska, który na obrzeżach Warszawy prowadzi radykalne ogródki działkowe. Inną grupą jest Animal Liberation Front, który znany jest ze swoich radykalnych akcji bezpośrednich na rzecz wyzwolenia zwierząt. Pewnym rozwinięciem ekoanarchizmu jest zaproponowana przez Murraya Bookchina ekologia społeczna, zakładająca, że negatywne skutki działalności człowieka wobec natury są bezpośrednio spowodowane hierarchią, którą ludzie stworzyli wobec siebie. Znaczy to po prostu, że ludzie usiłują zapanować nad naturą tak samo jak nad drugim człowiekiem, co prowadzi do niszczenia zarówno jednego, jak i drugiego. Anarchofeminizm głosi, że patriarchalne społeczeństwo jest nieodzownym skutkiem władzy państwowej i kapitalizmu, zatem skupia się na wyzwoleniu kobiet poprzez stworzenie anarchistycznego społeczeństwa. Mimo, że każda forma anarchizmu popiera feminizm, ta szkoła skupia się przede wszystkim na walce z seksizmem zarówno w ramach szerszej walki z systemem, jak i w samych organizacjach anarchistycznych. W pewnym sensie nurtem anarchofeminizmu jest anarchizm queerowy, który skupia się na osobach LGBTQ. Ideolożkami anarchofeminizmu były Emma Goldman oraz Lucy Parsons. Sytuacjonizm to anarchistyczny ruch społeczno-artystyczny, zajmujący się przede wszystkim działaniami propagandowymi i sztuką, które mają doprowadzić do rewolucji poprzez zmiany świadomości zbiorowej. Nazwa wywodzi się z kreowania sytuacji kontrkulturowych, happeningów, akcji plakatowych, murali i tym podobnych. Sytuacjoniści byli główną siłą napędową buntu młodzieży w maju 1968 roku. W Polsce grupą sytuacjonistyczną była, lub nadal jest, ciężko stwierdzić, 15W08, która wsławiła się zaklejaniem reklam i malowaniem szyb banków kolorową farbą. Anarchopacyfizm, którego głównymi ideologami byli Lev Tolstoy i Bart Delight, głosi, że wszelka przemoc zawsze kieruje hierarchię. Anarchopacyfiści państwo uznają za najwyższą formę przemocy oraz zakładają, że przemoc jest nieodzowną częścią kapitalizmu. Ich walka polega przede wszystkim na biernym oporze, obywatelskim nieposłuszeństwie, unikaniu służby wojskowej oraz podatków. Sprawa samoobrony jest tu dyskusyjna, część uważa, że można wykorzystywać przemoc w obronie własnej, część całkowicie ją odrzuca. Kwestia obalenia systemu też jest zróżnicowana. Pacyfiści liczą na dokonanie tego poprzez pokojową rewolucję lub wymuszenie reform poprzez strajki i obywatelskie nieposłuszeństwo. Na koniec chciałbym wspomnieć o kilku szkołach wyklętych, czyli tych, które określają się jako anarchistyczne, jednak nie są tak traktowane przez większość anarchistów ze względu na ich postulaty, które często stoją w sprzeczności z podstawami ideologii wolnościowej. Nie będę tu wspominać o ANCAP-ie, bo stosunkowi anarchistów do kapitalizmu poświęciłem poprzedni odcinek. Anarchoprymitywizm to radykalny odłam ekoanarchizmu, który uważa, że hierarchiczne stosunki społeczne biorą się z zastosowania przez ludzi technologii. Anarchoprymitywiści dążą do powrotu ludzkości do jej pierwotnego stanu zbieracko-łowieckiego sprzed istnienia cywilizacji. Ich ideologia jest niepopularna wśród pozostałych anarchistów ze względu na bardzo trudne do zdefiniowania pojęcie technologii oraz badania naukowe wykazujące, że bez technologii natura mogłaby utrzymać jedynie bardzo ograniczoną liczbę ludzi, co oznaczałoby masową eksterminację gatunku ludzkiego. Najsłynniejszym anarchoprymitywistą był Fiodor Kaczyński, znany także jako Juna Bomber.
autor manifestu Społeczeństwo Przemysłowe i jego przyszłość oraz zamachów bombowych, w których zginęło lub zostało rannych 26 osób, przede wszystkim naukowców i właścicieli sklepów komputerowych. Narodowy anarchizm to bardzo świeża koncepcja, zapoczątkowana pod koniec lat 90. przez brytyjskiego działacza neofaszystowskiego Troya Southgate'a, która usiłuje połączyć anarchizm z nacjonalizmem. Zakłada podzielenie społeczeństwa na niehierarchiczne społeczności plemienne, które skupiałyby osoby jednej rasy lub etniczności. Spotyka się z wyjątkowo ostrą krytyką większości anarchistów ze względu na oparcie o koncepcje rasistowskie, które według tradycyjnych szkół anarchizmu są niesprawiedliwe i służą jedynie dzieleniu klasy pracującej. Jest przez to często uznawany za ruch neofaszystowski. W Polsce narodowych anarchistów spotkać można przede wszystkim w internecie, zrzeszonych wokół portalu społeczni.net. Anarchizm chrześcijański, za którego protoplastę jest uważany Lew Tołstoj, próbuje połączyć chrześcijaństwo z ideologią wolnościową. Krytykuje państwo, kościół i kapitalizm jako niezgodne ze Słowem Bożym. Anarcho-chrześcijanie skupiają się nie na rytuałach religijnych, lecz na życiu zgodnie z ideami Jezusa Chrystusa, którego uważają za pierwszego anarchistę. Odrzucają wszelkie autorytety poza Bogiem, promują pacyfizm i często wegetarianizm. Ich ideologia spotyka się jednak z krytyką ze strony innych anarchistów, ze względu na zapisy w Biblii, które mówią o posłuszeństwie wobec władzy oraz ateistyczną tradycję ruchu, która objawia się w używanym od końca XIX wieku haśle ni Boga, ni Pana. Dodatkowo sporną kwestią jest to, czy Bóg jest władcą i czy posłuszeństwo wobec Niego nie jest odrzuceniem podstawowej idei anarchizmu – braku hierarchii. Szkół anarchizmu rzecz jasna jest dużo więcej, starałem się jednak przedstawić Wam te najpopularniejsze. Anarchizm to ideologia w ciągłej ewolucji i w miarę rozwoju ludzkości będą się pojawiały nowe jego szkoły. Jak zwykle namawiam Was do poznawania tych idei samemu, nie kierując się tylko moimi filmikami. Jeżeli chcecie wspomóc mnie w edukowaniu innych o anarchizmie i ułatwić dostęp do wiedzy na te tematy, dzielcie się tymi filmikami ze znajomymi, postujcie je na mediach społecznościowych, komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Matuszka Anarchia Wam to wynagrodzi. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.